Dzień dobry, witam się z Wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w pierwszej tygodniówce marca. Pierwsza tygodniówka marca jest, słuchajcie, pierwszą tygodniówką w nowej odsłonie, czyli z widokiem z góry, z widokiem na mnie. Wszystko widać, mnie widać, no Was jeszcze nie widać, ale do tego pewnie kiedyś jeszcze też dojdziemy, znając życie. Mam jeszcze, przepraszam, trochę mokre włosy, nie zdążyły mi do końca doschnąć. Ale z biegiem tygodniówek będą wysychały i pewnie na ostatniej to już będę miała suchutkie włosy. Więc tak, zabieramy się, słuchajcie, za marzec. Już czas najwyższy, żebym się wzięła za marzec. Ja sobie tym razem troszeczkę tutaj poplanowałam te tygodniówki, tak żeby, no wiecie, żeby były różnorodne, żeby nie iść aż tak na spontan jak w ubiegłym miesiącu. Więc w tym miesiącu będzie troszeczkę inaczej i mam nadzieję, że bardziej właśnie różnorodnie. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. I tak, ja nadal korzystam oczywiście z notesu Devanagari, to jest B5 w twardej oprawie z tym takim płóciennym grzbietem. Powoli, powoli zbliżamy się do końca. Myślę, że marzec i kwiecień, nie wiem, czy maj jeszcze mi się tutaj zmieści, myślę, że maj ma szansę być w nowym notesie już. Jest takie prawdopodobieństwo, bo nie wiem, czy tam nie zrobi mi się już uskok na maju. Zresztą on już tak na styk pewnie wszedł, więc podejrzewam, że w maju będziemy zaczynać nowy notes. Więc w sumie spoko. Będę korzystała, słuchajcie, z tosiakowych naklejek. Tosiakowe naklejki z serii Totalna Zieleń. Tutaj mam dni miesiąca, nie mam kalendarzyków, muszę sobie jeszcze kalendarzyki wyjąć, bo nie wyjęłam. I będę korzystała też, słuchajcie, z tego szablonu z Mintaya, Mintay Creativa chyba. To jest ten, on się nazywa Flowers, Stencil Flowers, MTK Sten 03. No ale to widzicie, możecie sobie zobaczyć. Ja tak się z tyłu zerkam, bo tutaj mam podgląd siebie, więc tak będę pewnie zerkać co jakiś czas jeszcze, czy wszystko dobrze się nagrywa. Więc będę korzystała z tego i będę korzystała z dwóch distressów. Distress Ink z Shabby Shutters i Anti-Cleanen. Tak myślę, że z tych dwóch będę właśnie korzystała. Mam tutaj no wiecie co. Jak one się nazywają? Nie gąbeczki, nie ściereczki, szczoteczki. Trudne słowo. No, więc z tego będę korzystała, jakoś tam sobie będziemy dziubać. Aha, i podejrzewam, że będę też korzystała z prezentu, który dostałam od Bujonetki. Clean Color Dots w takich pięknych, cudownych, przygaszonych kolorach. No powiem Wam, że one są sztosowe, jak sobie już używam, tylko nie wyjmuję ich z tego opakowania. Czekajcie, mamy otwarte z tej strony. Nie wyjmuję z tego opakowania, bo one tak, wiecie, grzecznie się tu trzymają, więc siedzą i są naprawdę przepiękne. W sensie mają przepiękne kolory, tylko one są jednostronne. Mają tylko tą końcówkę kropkową, a nie tak jak te inne, których tutaj pod ręką nie mam. Ale są też takie color dotsy, które mają z jednej strony końcówkę kropkową, a z drugiej strony mają taki cienki po prostu pisaczek. No to te mają tylko tą końcówkę dotsową. Ale spokojnie da się nimi robić i ja sobie pomyślałam, że będę sobie ramki nimi tutaj ogarniać. Aha. I mam jeszcze do tego przygotowanego brush pena z Ecoline'a, ale nie wiem, czy będziemy dzisiaj brush penować. Możliwe, że raczej tymi color dotsami. Zobaczymy, bo tak myśli mi się, żeby tak bardziej przygaszone to zrobić. I mam tutaj przygotowanego jeszcze Jelly Rolla Metallica kolor 551 i mam Jelly Rolla tego brokatowego kolor 727. Takie dwie rzeczy jeszcze i teraz to już naprawdę wszystko. Ale muszę sobie wziąć jeszcze kalendarzyki. Znalazłam kalendarzyki, więc jeszcze kalendarzyki sobie tutaj przygotowałam, bo bez kalendarzyków to wiadomo nie ma życia. Ja muszę mieć kalendarzyki w tygodniówkach, bo inaczej się nie da. No i co? I zaczniemy sobie. Słuchajcie, marzec mi się tutaj zaczyna od środy, więc poniedziałek, wtorek jest jeszcze lutowy. Ja sobie zostawiłam tutaj lutowe dni miesiąca i dni tygodnia, tak żeby sobie tutaj zmieścić. Ale myślę, że zaczniemy sobie od niżej, Tosiu. Czekajcie, dokąd ja mam ten kadr? Muszę się nauczyć, dotąd mam kadr. Okej, dobra. Muszę się koniecznie nauczyć, jak to się robi. Pierwsza tygodniówka, słuchajcie, będzie, myślę, trochę zainspirowana Amandą Rachli. Nie jestem pewna, jak się wymawia jej nazwisko, niestety. Bo widziałam, że ona miała takie, tylko że ona miała takie słodziakowate, pionowe takie
wiecie, dni, tygodnia i tutaj takie w kwadracikach narysowane słodkie rysuneczki. No ja nie będę miała słodkich rysuneczków, ja będę miała... co ja będę miała? Ja będę miała nie słodkie rysuneczki, tylko naklejeczki. Aha, jeszcze sobie chciałam washi tape jakieś wziąć. Mam taki magiczny, wiecie, pierdzielnik pod tytułem washi tape. I tak sobie pomyślałam, że w sumie to by mi się tu przydało. Ja tutaj używałam tej takiej białej z kwiatkami i ona byłaby w sumie, myślę, że spoko. Ja wzięłam jedną tylko, chyba jedną wzięłam. Mam jeszcze taką w serduszka. Myślę, że też by tu pasowała. One są z Paper Concept, te dwa kolorki. O, takie o, bardzo ładne. Więc je sobie tutaj naszykuję. Bo resztę mam taką bardzo intensywną. Mam pszczółki jakieś tutaj jeszcze. To są takie moje podręczne washi tape, których, wiecie, używam najczęściej. Odłożę je sobie, może coś tam jeszcze wpadnie mi w oko. No i tak sobie będziemy dziubać. Ja myślę, że będę używała tutaj do dziubania, w sensie do narysowania tych ramek, użyłabym sobie tego zielonego dotsa. Jakoś tak mam ochotę na te dotsy. Sprawdźmy, jaki on ma kolor, bo chyba zielonego jeszcze nie używałam, szczerze mówiąc. O, piękny. Taki przygaszony właśnie. I to jest, słuchajcie, kolorek numer 150, nie, numer 408 Pale Moss. Okej. Okay. Czyli pale to chyba blady i most to chyba mech, nie? Taki coś. No, więc ja to sobie tutaj powycieram, bo ja tak sobie, wiecie, tutaj rozrysowywałam, żeby pamiętać, co ja w ogóle chcę zrobić. I sobie spróbuję na pierwszy taki ten zrobić. Ja się postaram wam tutaj głowy nie wsadzać, ale nie obiecuję niestety. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, sztos. No i fajnie, dobra. Tylko muszę postarać się robić to bez oderwania ręki, żeby nie było tych kropek na końcu. I myślę, że będzie spoko. Więc tak będzie wyglądała pierwsza tygodniówka marca. Boże, już marzec. No już wiosna, totalnie, wiecie, wiosnę trzeba do bujo zacząć wprowadzać, bo marzec to już coraz bliżej. Już nie ma co się oszukiwać. Trzeba działać. Jak wy to oglądacie, to ja jestem już po zlocie, nie? Vloga już na pewno wrzuciłam. Ale super było na zlocie, wam powiem. Bardzo mi się podobało. Tyle fajnych ludziczków. Aczkolwiek trochę przeszarżowałam ze staniem. Powiem wam, że tak po 2 godzinach po warsztacie, jak wyszłam sobie na zlot i tak sobie, wiecie, pochodziłam, a tu postałam, tu coś tam i powiem wam, że jak mi plecy zaczęły boleć, to naprawdę przez chwilę myślałam, że nie będzie fajnie. No ale co zrobić, nie? Więc troszeczkę przeszarżowałam pod kątem moich możliwości staniowych. Ale nie było tragedii. Fajnie było. Fajnie czas spędziłam z dziewczynkami. Nie tylko z dziewczynkami w sumie. Nie, no super było. Naprawdę było super. Powiem wam, że już się nie mogę doczekać następnych zlotów i mam nadzieję, że... W ogóle plan jest taki, żeby być na wszystkich, ale... Wiadomo, że jak ma się plany, to one nie zawsze się udają, więc no zobaczymy, co to wyjdzie. Takie zieloniutkie wyszło, fajnie. Tutaj sobie przykleimy kalendarz od razu, myślę. Ja myślałam też o tej masce, żeby ją wykorzystywać, ale nie wiem, czy już tutaj będę wykorzystywać. Sama nie wiem, no wyjdzie w praniu, zobaczymy, co tutaj będziemy kombinować. Może w ogóle bez maski ta tygodniówka będzie, nie wiem. Nie wiem. Zrobiłabym sobie ten zielonym taki cień. O, z dołu i z prawej. A może w ogóle to tak ten obiedźmy. Dobra. I zaznaczamy pierwszy tydzień.
No super są te dotsy, mają takie fajne kolory. On mi się z taką szałwią bardziej kojarzy. O, z szałwią mi się kojarzy, no. Totalnie mi się kojarzy z szałwią. No i plan był taki, żeby tutaj były właśnie takie kwadraciczki. Gumka. I będziemy myśleć, czy to ma sens, czy nie do końca ma to sens. Tu jest szary, jest taki szary. To mogłabym sobie też tego szarego wykorzystać. Tak, żeby nie wszystko było takie samo, nie? Gdzie te gnomy mam, co ja tu je chciałam wykorzystywać? Widziałyście gdzieś moje gnomy? No tu mam dni tygodnia, dni miesiące, a tu powinny być gnomy, których chciałam tu korzystać, ale już je widzę, że zgubiłam. A nie, są, dobra. Są i gnomy. Dobra. Ale tak się zastanawiam, czy ja chcę tutaj przyczepiać... Czy ja chcę tutaj te ramki robić? W sumie z tymi ramkami mogłoby to ciekawie wyglądać. Tylko zrobimy sobie szare te ramki. I zobaczymy. Raz, dwa, trzy i pół. Raz, dwa, Jesus. Dwa, trzy i pół. Chciałabym, żeby one były kwadratowe. Raz, dwa, trzy i pół. Raz, dwa, trzy i pół. Dobra. Się zastanawiam, czy ich w ogóle nie pokolorować, chociaż ja nie wiem, czy to jest szary. Grayish green. Ach, bo to jest taki szaro-zielony. Dobra. To jest taki średnio szary. Trochę szary, trochę nie. Ale fajny kolor. Podobają mi się. Zrobimy sobie takie przygaszone. Będzie trochę inaczej niż do tej pory. Więc w sumie spoko. I tu. Okidoki. No tak jak wiecie, te moje tygodniówki w tym miesiącu są, w tym notesie, są bardzo podobne do siebie. Ale zmienimy notes. Może zmieni się też, wiecie, mój styl tygodniówek. Kto wie, kto wie. Może znowu mi chęć na papiery w bujok wróci. No zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie nie czuję potrzeby papierowej w bujo. Ale nie mówię, że nagle nie poczuję. Bo wiecie, jak to ze mną jest. U mnie to wystarczy jedna iskra. I się dzieje. Ale na razie jakoś tak, wiecie, styknie. Dobra. Dobra. I będziemy mogły już ozdabiać powolutku. Możecie mi dać znać, jak jakość tygodniówek, czy wszystko dobrze widać, bo wydaje mi się, że jest nieporównywalna do poprzednich. W ogóle jak popatrzyłam właśnie tak w podglądzie momentami, to powiem wam, że sztosowo to wygląda. Zastanawiam się, czy sobie nie pokolorować tych boksów. Chyba bym je pokolorowała. Nie wiem, jak się koloruje dotsami i jak bardzo źle będzie to wyglądało, ale chyba bym podjęła próbę. Zobaczymy. Chyba pierwszy raz coś takiego robię. No nie wygląda to zjawiskowo, ale... ale czemu by nie, nie? Jakby tutaj pamiętajcie, że będą jeszcze naklejki ponaklejane na tych boksach. Może w pionie będzie lepiej, ale to jak już zaczęłam w poziomie, to zróbmy to w poziomie. Dobra, pomalowałam wszystkie. Już mi się, powiem wam, dramat. W sensie strasznie, żem wymyśliła. Myślę, że już więcej tego nie będę robić. Bo znudziło mi się już w trakcie malowania. Mówię, Boże, żem wymyśliła. No i tutaj bym sobie wsadziła w te okienka właśnie, nie wiem, wtedy kolorowałam, skoro tego praktycznie i tak nie będzie widać. No więc tu bym sobie powkładała właśnie różnego rodzaju ozdobniki. Nie na każdym dużego gnomka, bo mam takie, wiecie, różne duże rzeczy, więc sobie coś tam powkładamy. I tutaj bym sobie washi tape'ami może. Może bym sobie washi tape'a tutaj wzięła. Spróbujmy. Spróbujmy. Spróbujmy, bo czemu by nie. Jeden washi tape i może te serduszka też. Dawno washi tape'ów nie używałam w tygodniówkach chyba. Nie? Jakoś tak mam wrażenie, że
Nieczęsto mi się to zdarza. Wy to oglądacie w sobotę. Ja słuchajcie, w sobotę prawdopodobnie będę na. Znaczy, no mam nadzieję, że będę. Będę na takich. Na malowaniu ceramiki. O. Ciekawe. Ciekawe, czy właśnie jak to oglądacie, czy dojdzie do skutku. Mam nadzieję, że tak. Ale bardzo jestem ciekawa, jak to będzie, bo nie wiem, w ogóle nie wiem, czego się spodziewać, jak mam być szczera. Ale myślę, że będzie fajnie. Dobra, czekajcie, bo ja się muszę skupić. Tutaj potrzebujemy dwóch ostatnich dni lutego. Czyli potrzebujemy poniedziałku, wtorku i dwóch numerków. 27 i 28 potrzebujemy. Oj, byśmy sobie tak zrobili te numerki tutaj na tych liniach. 27, 28. Znaczy ja bym sobie zrobił. Zawsze to samo po prostu. I poniedziałek i wtorek. Czy mi się zmieści tu w ogóle poniedziałek? Jakoś się zmieści. Poniedziałek i wtorek. Dobra. I dalej już lecimy. Bliżej, Tosiu. I dalej już lecimy z marcem. Na marzec mam takie zielone kubeczki kawy. Ja to kubeczkami kawy nazywam, ale... No w sumie to są kubeczki kawy. Takie zielone, wiecie, ze świętego Patryka. Trzeci. Czwarty. Piąty. Dobra. Wtorek. I potrzebujemy środy. Sztosik. Środy, czwartku. Nie jest tu za dużo miejsca na planowanie, nie? W sensie, bo te kolumienki są takie nie za duże. Ale zobaczymy. Ono może się wyrobię. Ja też aż tak dużo nie zapisuję w tych częściach. Niestety nie ma aż tak dużo tych zapisków, więc myślę, że jest nadzieja. Zobaczymy. Sobota. Niedziela. Dobra. No i tutaj będą moje jedzondo i skrapondo. Jedzondo i skrapondo. A może bym sobie tym napisała? Czy to uda się pisać? Czy ja w ogóle będę miała na tym napisać coś? Ale to strasznie duże. Miałabym, ale strasznie duże. Jakby była ta cienka końcówka, to bym zrobiła tą cienką końcówkę. No ale nie ma, więc przydałby mi się jakiś taki bardziej przygaszony kolor. Bo ten jest taki bardzo, bardzo... Bardzo, bardzo zielony. Czekajcie, ja się rozejrzę, bo może mam coś takiego bardziej pasującego. Może zrobimy to cienkopisem po prostu. Mam tutaj Smudzi 38 chyba. 0,38, tak. Zobaczmy, czy pisze. No może już czarny by bardziej pasował. Chyba by bardziej czarny pasował, jak mam być szczera. Niż ten zielony, bo ten zielony jest za zielony. Wiecie, taki zbyt intensywny. Więc zrobimy. Mogłam sobie naklejki zrobić, ale klasycznie, wiecie, teraz to ja jestem mądra. Jedzondo. Tak, ja w sekcji jedzondo zapisuję sobie wszystkie jakby obiady przede wszystkim, albo takie niestandardowe kolacje, albo śniadania, które jemy w danym tygodniu. Żeby wiedzieć, żeby mi się nie powtarzało. A w drugiej części będzie skrapondo. I tutaj znowu zapisuję wszystkie projekty, które robię, nad którymi pracuję w danym tygodniu, żeby też, wiecie, później fajnie widzieć, ile tak naprawdę się robiło w danym tygodniu. Bo tak się zwykle myśli, że nic nie zrobiłam, potem się okazuje, że jedna kartka, pół albumu, coś tam, a te ciaki, coś tam jeszcze... I się tak okazuje, że wcale to nie jest tak, że nic się nie robiło, tylko naprawdę sporo się zrobiło. Tylko tak człowiek się nie docenia. Więc ja sobie to zapisuję, bo właśnie fajnie później mogę sobie przypomnieć, co tam robiłam ciekawego. No tak, tu sobie damy też gnomkę. Na co drugim sobie zrobimy taki duży gnomiasty. Dobra. Tu sobie damy tego gnomka. Bo jest taki słodziak. W ogóle te gnomki to są takie słodkie, że głowa mała. Nie? Lubicie gnomki? No lubicie, bo wiem, że kupujecie.
Więc siłą rzeczy wiem, że lubicie. Czekajcie, tu jest kamera, ja się tu patrzę z jakiegoś powodu. Dziwne. Dziwne. Dobra. I co? I tutaj sobie weźmiemy na przykład dzbanka. O. Tu sobie damy na przykład kapelusz. A w sobotę sobie damy tutaj taki napój żółty. Napój żółty. A tutaj sobie damy kończynkę. Będzie sztos. No i sztos. Bardzo mi się podoba to, co widzę. I tutaj jeszcze na pewno coś na dole damy. Na dole byśmy sobie też jakiegoś gnoma dali. Ale ładnie wygląda ta tygodniówka. Podoba mi się bardzo. Bardzo mi się podoba, muszę przyznać. Mam ochotę jeszcze tutaj sobie na górze dokiełbasić tasiemkę. No tutaj. Tutaj sobie damy tasiemkę. Nie podpadały pazury. W sensie lakier. Dobra. I sobie damy spodem jeszcze drugą tasiemkę. Żeby było wesoło. I oczywiście sobie wszystko podopychamy jeszcze różnymi tutaj udziwniaczami. O, fajnie z tymi tasiemkami. W ogóle fajnie wyszła. To jest taka zupełnie inna, nie? Znaczy, moim zdaniem zupełnie inna. Nie wiem, jak wasze zdanie oczywiście. Ale w moim odczuciu jest zupełnie inna niż te, które robiłam w zeszłym miesiącu na przykład. Ja bym sobie tutaj porobiła już takie... O... Po 5. Tu na dole będzie miejsce na jakieś różne inne rzeczy. W stylu, wiecie, jakieś takie wydarzenia, które są w danego dnia. Albo na przykład urodziny, bo ja sobie lubię tam gdzieś niżej na przykład urodziny zapisać. Więc jakby przydaje się to bardzo. Ale sztos, podoba mi się. W ogóle piękne są te kolordocy. Tak mi się podobają te kolordocy, że to szok. Dobra, i tak sobie myślę, żebym sobie tutaj przyjechała tym zielonym. Mam nadzieję, że się nie rozmażę. Dramat. Widzicie? Życie. Najpierw trzeba zrobić. No dobra, to już rozmażemy i to. Najpierw podkreślenie, potem... wyczyścić pisaka. Bo upaćkałam. Dobra, udajemy, że tego nie ma, nie? Ale nawet nie wygląda aż tak bardzo źle. Tak, to już teraz wiecie, że należy najpierw podkreślać, zakreślać, czy to tam innego używacie, a dopiero potem tam. A, ale to tam, wiecie, nic się nie stało. Wszystko jest git. Dobra, ja tu sobie jeszcze powkiełbaszam tych różnych takich bajerków. Bo nie byłabym sobą, jakbym nie powkiełbaszała. Ja to wiecie, lubię, wiecie, że ja lubię, jak dużo jest miejsca zapełnionego. Chociaż ostatnio różnie z tym bywało, nie? Może tutaj sobie garnuszka damy jeszcze. O. I tych monetek radosnych. O. Wrzuć monetę. O, i sobie jeszcze tutaj babeczkę weźmiemy. Bo czemu by nie? I powiem wam, że sztos. Ej, piękna wyszła. Bardzo mi się podoba. No dobra. No to chyba mamy pierwszą tygodniówkę, słuchajcie, marca. Tak mi się wydaje. No już więcej nic tu nie było. Że jest taka radosna, taka właśnie wiosna. W ogóle aż mam ochotę cały miesiąc taki zrobić. Ale chyba rzeczywiście będę tych doców używała dzisiaj. Do tygodniówek. Bo jakoś tak... Podoba mi się ten styl, więc będziemy jechać z docami. Mam nadzieję, że wam się podoba. Wiecie, to jeszcze sobie tam jedną... No mi tak brakowało czegoś na kalendarzu. No, mam nadzieję, że wam się podoba. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas. Ile mi wyszło w końcu? Krótki filmik, super. Nie będzie za długi. I co? Widzimy się w kolejnej tygodniówce za tydzień. No ja się nie będę przebierać, nie będę udawać, że nie kręcę tego od razu, więc... Zobaczycie mnie za tydzień w tym samym wydaniu, ale z coraz bardziej suchymi włosami, myślę. No, dajcie znać, co myślicie o takiej tygodniówce. Jest słodka do bólu, po prostu tak mi się podoba. Szokująco. No, do zobaczenia. Ściskam was bardzo i pa, 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 pa!